moi drodzy. A jak można ptactwu pomóc na zimę, to czemu nie? Mega. To nie fajne. Fajne? To też jej wymysł. Ojej. No dobra, no. No, idziemy trochę pocyrkować, zrobić zdjęcie. Gorącej tutaj. Czekolady. Gorącej czekolady i jakieś... ciasteczkami. Ciasteczko ludków, niech będzie. No i tego właśnie, spadło dużo śniegu, przynajmniej na razie sypie, a ja nie sprzątnąłem basenu jeszcze. Tragedia. Śnieg zaskoczył kierowców. Masz kadr jakiś? To ci cyknę zdjęcie. Aha, są gingerbread boje. Nieźle. Witajcie moi drodzy na Vlogmasie. Jak się z wami przywitać? To mój pierwszy raz na Vlogmasie. Tych Vlogmasów kilka będzie w tym miesiącu. Podejrzewam, że około 10. Ale fajnie, że jesteście. To jest specjalnie dla was, dla wszystkich zainteresowanych, jak wyglądają święta z Dąbrowskimi. Słuchajcie, mamy popakowane wszystko. Zrobiła to oczywiście moja żona, która jest jednocześnie moim kamerzystą. Mamy popakowane rzeczy. Trochę tego jest, chociaż co to było? Więcej rzeczy na Halloween i z Halloween. No, dwa kartony. Niż jesiennych. Co jest? Ja muszę zacząć brać pod uwagę to, ile ty rzeczy zamawiasz do domu. I jakoś to ograniczyć, bo my tych rzeczy już mamy kabazyliard. Ale w każdym razie, zamykamy kartony jesienne, no i przechodzimy do dekorowania świątecznego domu. Ha. Patrzcie, ile pierdol tu jest. Wszystko jesienne. Co to za podstawka? Co jakiś talerzyk. Talerzyk. Mamy grzyby. Co ty masz we włosach? A nagrywasz to? No. O Boże, co to? Czekaj. Coś czerwonego, już na święta. O, może. A, to szczapki pewnie. To jest mojej córki, to jest od tylu lat już z nami w domu. Taki pojemnik na słodycze. Dalej będzie. No i co, są obrusy, jakieś pierdoły. Dynie, są popakowane. Dynie, te więcej świeczek. No wszystko w każdym razie jesienne. Halloweenowych już wam nie będziemy pokazywać. Zamykamy to pudełko i zabieramy się za dekorowanie domu świątecznymi rzeczami. A gdzie najpierw to wniesiesz? No muszę się tego pozbyć, co? Zaniosę to na strych. To sobie będzie leżało kolejny rok i wyciągniemy to za rok. Czekaj, idę po taśmę. Gdzie jest taśma? Czy tak może być? Jest zabezpieczone odpowiednio? Odpowiednio. Super. Bardzo się cieszę. To jest pięknie zrobione, tak jak to może robić. Tasiemka. Żeby nie tracić całej taśmy, bo wiele ludzi obwiązuje to dookoła. To obwiązujecie to tylko tak. Lepiej na dwa razy. Trochę dalej. Bang. A następnie, jak wystarczy taśmy, następnie obwiązujecie to dookoła. Uwaga, bo ktoś tu się skrada. Aha, chyba moja córka. Tak obstawiam, prawda? Czemu się skrada? Zapraszamy. Okej, okay, karton jest zapakowany, teraz by spokojnie można zabrać. Ej, tylko delikatnie. Wiadomo, bo są tam jakieś szklane rzeczy. Szklane rzeczy. Wszystko do zabrania, wiesz co, ale mi roboty robisz. To papaje się. No, trzymaj się. To nigdy. Pa. No i witam się z wami z miejsca, w którym ostatnio skończyliśmy nasz film domowy, czyli z pokazania całego domu. No bo to te wszystkie rzeczy, które teraz mamy, to są oczywiście ozdoby świąteczne, które będziemy musieli ściągnąć na dół. Są też, poza takimi fajnymi domkami, które robiliśmy z córą i będziemy jeszcze robić na pewno, bo zapraszamy was od razu na 4 grudnia, bo wtedy będziemy robić kalendarz adwentowy dla córy. Także wpadajcie na kanał, dodatkowo mamy kalendarze adwentowe, które Tosia sobie może teraz zobaczyć. Jeden z nich to jest o taki. Są tam szczotki, gumki i spinki specjalnie dla ciebie, ponieważ lubisz tego. Tylko szczotki i to. No to w którymś dniu na pewno się to wylosuje. Dobra, drugi kalendarz adwentowy, który będziemy dla ciebie mieli. Oczywiście 24 pozycje z bajki Cry Babies. Tym chyba będziesz zainteresowana, moja droga. A ile tam jest lalek? Nie wiem, zobaczymy. Procentu. My sami nie wiemy, co się znajduje w środku. Będziemy otwierali po okienku. Wiemy, że Cry Babies. 24-pozycjowy kalendarz z Lego City świąteczny. Też będzie fajny, będziesz to mogła podokładać do jakichś swoich Lego kolekcji. I mamy jeszcze dodatkowo 24-pozycjowy Lego Friends. Też taki mocno świąteczny. A tutaj jest pudełko, które było pierwszym moim prezentem w historii dla Asi na święta, czyli na pierwsze wspólne święta. Nazywało się Pudełko Rozkoszy, które przygotowałem sam. I bardzo fajna historia się z tym wiąże, ponieważ musiałem to postawić pod choinką u Asi, kiedy przyjechałem. Jak mój teść zobaczył napis Pudełko Rozkoszy, ja nie wiem, co sobie pomyślał. W sumie nigdy z nim o tym nie gadałem, ale czekajcie, przyjeżdżacie na święta do dziewczyny i dajecie jej Pudełko Rozkoszy, a obok stoi teściu.
i tak na was patrzy. Dobrze było. Miała tam fajne rzeczy, no zobaczymy co w tym roku dostaniesz. Nie pamiętam co ja tam miałam. A nieważne, jak byłaś grzeczna, to w tym roku też coś fajnego dostaniesz. No i co? Zabieramy te wszystkie itemy, zanosimy je na dół. No i będziemy stroić, także w dzisiejszym odcinku troszeczkę sobie postroimy. Mam nadzieję, że będziecie bawić się dobrze. Pooglądacie co tam u nas ciekawego, zawiesimy razem lampki na balkony. No i będzie fajnie, lecimy. Trochę tu tego jest. No, jest. Jeszcze na dole. To jest fajne, nie? Teleskopowe te. No. To są wymysły mojej żony. Skrzaty. No co ja wam poradzę? Ja tu jestem tak naprawdę od płacenia i stwierdzania, czy jest w porządku. Ja mówię, no jest w porządku. To z pepko. No dobra, to możesz sobie wziąć. No i wiecie. No teleskopowe krasnale, no co mam wam powiedzieć? To się stroimy? Dom na święta? No, wreszcie nagrajcie vlogmasa jeszcze przy okazji psy, dziecko, żona coś od ciebie chce, ktoś do ciebie dzwoni, urząd skarbowy, tu ktoś, dajcie spokój, lecimy. No, to wszystko, chyba wszystko, nie jestem pewien czy wszystko, ale chyba wszystko znieśliśmy już na dół. Mamy kilka rzeczy, które chcemy wam pokazać, które na pewno będziemy, z których będziemy korzystać, to jest petarda. To są świąteczne laski sercowe. Nowość nasza. Nowość sprzed wczoraj, sprzed 3 dni. To wisi sobie tutaj, bo już taki mamy plan, żeby to zawiesić. O, jedna się trzyma i nie spada. Dobrze, zobacz co się dzieje. Już jest świątecznie od razu. Dodatkowo mamy, to będziesz wieszała prawdopodobnie na kominek. Nie? Kardy, gdzie je będziesz wieszała? Na schody może? Zobaczymy. Schody. Mamy na kominek a, właśnie tutaj. Te skarpety jeszcze. Tutego mydło jeszcze nie uzupełnione. Bo to z tamtego roku ale kupione. Właśnie, jak z tamtego roku? Ja tego nie pamiętam. To ty garasz. Z tatuszkiem byłam na zakupach. To nie tania firma. Mam jeszcze takie myszy teleskopowe. Fajne, damy je chyba tutaj, jeszcze nie jestem pewien. I sam jeszcze dodatkowo takie krasnale gnomy ogrodowe. A te gnomy, teleskopy, o, bo one się rozciągają, damy na schody, nie? Na samą górę. Dobra, to później możesz go normalnie złożyć, że jest taki mini Santa Mike, wiecie o co chodzi, pozdro mini Mike. Albo oczywiście długi i to jest... Długi Mike, nieważne. To i gwiazdy betlejemskie, to są też to jest piła. Śliczne. No przepiękne. Po co wydajesz na te rzeczy pieniądze? To ma wiatraczek. Wiatraczek. To można postawić gdzieś i daj to świeci. Daj spokój. Są plakaty, które będziemy też wymieniali w ramkach, to też później. Nie wiem, co bym zrobił, gdyby ich nie było w domu. To będziemy na klatce schodowej wieszali. Jakby nie było w domu, z tymi szklanymi. Aha, i to też będziemy oczywiście wieszać na schodach, zamiast tych takich letnich, jesiennych. No i co tu jeszcze? A, kalendarz adwentowy będzie robiony i bardzo ładny zresztą, kalendarz adwentowy. Trzeba to edytować trochę, to jest kalendarz z zeszłego roku, który Asia robiła Tosi. No i w tym odcinku, czy w następnym? W następnym, zapraszamy. W następnym odcinku zapraszamy was na robienie kalendarza adwentowego Tosi, który siedzi tutaj, ale jeszcze nie wie co będzie w środku, bo nie może wiedzieć co będzie w środku, bo to ma być niespodzianka i na się cieszę. To ma być otwierane aż... Nie powiem, aż do Wigilii będzie to otwierane. No i choinki, pierdoły, są skarpety, ja sobie później założę, zobaczę czy ciepłe. Dam je na kominek. No i tyle, osobno później będą robione, będzie ubieranie choinki. Tu jeszcze i... mamy trochę, nie? Tak, i będą bombki. No i te kartony, które później trzeba sprawdzić, co tam się co tu mamy, poduszki? Nie wiem, to są twoje poduszki itemy. Te w kratę, obrusy. Aha, ten serwet ma długość na stół. No. A to tak bliżej Wigilii wam pokażemy. No i co? Powoli zbieramy te wszystkie rzeczy na dół, będziemy dekorować, będziemy wam robić przebitki z dekorowania. I jak to mówi Emil, koszty budowy do następnej wrzutki. Na razie. Dobra. Tu było to mniejsze, kwiat paproci, jak zwał, tak zwał. Te trzy i tamte trzy wymienimy. No i dekorowanie zakończone. Resztę zrobi żona, gratuluję, pomogę. Robimy. A, to jeszcze taki Kątko. Lucky. Już! Szczęśliwy samochód, idę za ciebie, idę. No i elegancko, już świąteczny, jeszcze trzy sztuki. No, coś żona mówi, że jej się kolejność nie podoba. A tutaj się laska tak różni od tej kokardy. Oj. I co teraz z tym zrobimy? Wygląda na to, że nic. Tak to jest rozplanowane, nie wiem czy to zamienimy tego kolejnością. Tak jak ci będzie pasować. I obojętne. Wygląda ładnie. Wszystkie plakaty to jest zamówienie z teraz, nie? Czyli z... Bo zawsze tu mieliśmy jakieś te, nie? W Habazie.
tych ramkach. No, pszenicę z biedronkami, o której nie wiedzieliśmy, te. Nie? Dobra, mamy to. Chyba i tak go jeszcze jakoś przyczepimy. Ten haczyk? Ten wieniec. No coś to poprawimy. Mamy wieniec na drzwi, te drzwi bez lustra. Cześć pies. I dodatkowo mamy skarpety tutaj, potem pokażę, choć jeszcze to jeszcze tu dynie mamy. Musimy je zabrać. Do zabrania, ty, do zabrania. Ja już karton zawinąłem. No i wstępna wersja kominka będzie taka. Czyli dwa dziadki do orzechów, skarpety. Pomyśl jeszcze o tej. O tej kokardzie. No i to mieliśmy dawać na drzwi wejściowe, ale jednak zostawiamy to tutaj, bo fajnie wygląda. I to jest tyle. Wrócimy z konkretami, jak wszystko będzie udekorowane. No i co tu zrobiłeś? No teraz mamy zrobione girlandy na schodach. Ty chcesz jeszcze do tego światła? No, światła będą. Mamy kontakt, to tam będziemy mogli te światła podłączyć. Ta kokarda, powiedzmy, że tu pasuje. No, te girlandy moim zdaniem spoko, tylko trzeba jeszcze jakoś tam po coś musisz tu zrobić, nie? Poza światłem. Witamy psa. I sądziłem, że nagrywanie vlogmasa pierwszego będzie takie ciężkie. W międzyczasie, kiedy tu wszyscy latają, każdy coś chce, każdy dzwoni. Weź jeszcze nagraj do tego coś. Także szanuję wszystkich, którzy nagrywają vlogmasy. Tyle stąd, jak będzie jakiś jeszcze update. Będziemy te kokardy wieszali i mamy gwiazdy betlejemskie. Tak? A no. Zaraz się dowiem. Ja tu jestem tylko od przywieszania i montowania. Złapany na trytytki. Ja całe życie montuję to. Nie? Na trytytki od dołu. Taki patent. Mamy nadzieję, że nam po prostu nie porysuje tego drewna, bo to jest dębowa belka. Tak delikatnie złapałem na trytytkę, żeby było w porządku. No i tyle! Tyle! Do Zabra. Do Zabra. Aha, a tu krasnoludki już mamy. A tu stoją krasnoludki. I trzeci, Tosia. No i siema! Jest update. To były te gwiazdy betlejemskie. No, trzeba było je przyczepić. Wszystkie tutaj. No i zakrętas w to miejsce. Tutaj będą później światełka. W tym miejscu. No i to tyle. I teraz przechodzimy do roboty na dole, bo tam się też trochę dzieje. No to do zaraz coś tam wam jeszcze pokażemy. Jest gotowy, chyba tak miało być. Jeszcze nie wiemy. Kokarda dołożona na górę. No ale ona co? Może zniknąć. Chyba tyle. Aha, i w tle są takie przepiękne płoty, które Asia kupiła, nie pamiętam nawet gdzie, ale to był taki. Love Action. To była taka pierwsza dekoracja świąteczna, którą mieliśmy w sumie w tym domu na zimę, czyli te płoty. I one tu już będą zawsze na bank. I te choineczki też, na mam pewno. Jakiś sentyment. Fajne, no. Fajna sprawa. Dobra, lecimy dalej, bo nie ma czasu. Tu się dużo... A! Jeszcze jedna rzecz bardzo fajna. Patrzcie to. A skarpet nie pokazywałeś. Skarpet, bo na razie nic w nich nie ma. Co to jest tam? A taki... Papier. Taki tik. Trik. A, że tik, co, do środka... Trik. Ty masz tiki jakieś, ty. Że co, do środka dajesz papier i papier, po prostu... Papier, żeby je troszkę wypełnić. Do środka dałam. Dajesz papier i po prostu co, lepiej wiszą. No. Żeby się stabilni. Dobra, no. Ale patrzcie to. Fajne? Mega. Fajne? To też jej wymysł. Słuchajcie, bierzcie pod uwagę to, że to jest vlogmas, ale ja jestem typowym facetem. Ja tu po pierwsze nie mam nic do gadania, a po drugie ja pomagam dekorować i tak dalej, ale większość robi moja żona, ona ma największy fan ze świąt, a ja po prostu mam kanał na YouTube i mogę to pokazać. Także tutaj mamy też, to jest na takich żyłkach zrobione, mogę wam pokazać. Takie zwykłe żyłki, a że są fajnie rozciągnięte, bo są dobrze taśmą przyklejone do dołu. Wiesz o co chodzi, pokaż to jeszcze. No widzę. I ten syf w kuchni. No właśnie wszystko się odbija. No, dobra. No posprzątamy, no co, no jak się dekoruje, no to muszą być ofiary. Zaraz tak kuchnię wam pokażemy. No to chodź. No, bo przyjechałem jeszcze z rogalikami i z chlebkiem świeżutkim na kolację. I pokazujemy wam kuchnię. Czyli kabazyliard kubków mojej żony, kompletnie niepotrzebnych. Ona ma ich potrzebne 7 są. Milionów 200. Potrzebne, będziemy pili grzańca. Powiedzcie jej, że kubki są kompletnie niepotrzebne jak fronty w garderobie. Karol. No i co? Są światełka, wymienione obrazy i tu nic więcej się nie zmieniło. Nie no, lampeczki. Tak? Dobra, lampki to tam i wiesz. Tutaj nie? Mamy miseczkę z orzechami. A, że to? A to przepraszam, to jakiś dzik przyjdzie w żołędzi szukać czy co? Nie, no to na razie tak może. Jeszcze mamy taką gwiazdę. To nie będzie dobrze pokazane, ponieważ ona daje takie światło, że mnie atakuje. Ale to stoi nam zawsze na oknie kuchennym. Co roku jeszcze muszę przyczepić na drugie okno. Te lampki, takie, coś takiego. No i też wam pokażę update, jak już będzie skończone, nie? No to co tam się dzieje? Już kombinują. Dobra, zaraz. Mama, co tutaj się dzieje? Toś jakieś zajęcie szykujemy. Tak, będzie robiła bombki. To są takie pierniczki do zawieszenia. Ale na choinkę. Filcu. Tak, filcowe pierniki. Niesamowite, to będzie na choince?
Zobaczymy. No i dobra. Oho, już zauważyłem brudne krzesło. Zobacz. Typowa mama w tym domu. Witamy w kolejnym dniu. Wszystko prawie skończone. Są dziewczyny. No i co? Pokazujemy wam, co się dzieje dalej, bo w jeden dzień nie możemy tego wszystkiego zrobić. W tle oczywiście obrady Sejmu, brakuje tylko donate'ów i byłoby kolorowiej. No to co? Kominek i stół najpierw. No i tu nasza Antonina będzie robiła filcowe pierniki. Petardziks. Co to jest? Co to za... Nie wiem. Wata, to jest do klejenia. To nie wiemy do czego, bo tutaj chyba nie wata. Do wacenia, wiadomo, okej. Okay. Tutaj mamy taki worek, nie wiem do czego on służy, wiecie, o co chodzi. Mamy taką czerwoną zarzutkę, będzie do tego jeszcze biały obrus, taki na całość. To żona będzie prasować. Żona będzie prasować, bo się nudzi odrobinę dzisiaj. A, jeszcze dodatkowo mamy taki dywanik, tylko trzeba go trochę rozprostować. Ja nie ogarniam sterowania trochę, bo nagrywam takim aparatem vlogowym. Całkiem fajny jest, nie? Ale trzeba się przestawić. No i co dalej? A, bo zapomniałem wam powiedzieć, że to już inny dzień, inna koszulka. No, do zara. Ale, ale napadało. I stary w Adidasach. Ale jestem przed domem, to już nie będę świrował. O, i zobaczcie to. Dziewczyny zrobiły takie domki dla ptaków. Z jedzeniem. Na chwilę obecną nie spotkaliśmy ani jednego. No ale myślę, że w tę zimę coś tam się będzie działo. Fajnie się, kurczę, prezentują. Powiem wam, że za naprawdę śmieszne pieniądze. A jak można ptactwu pomóc na zimę, to czemu nie? Trochę tu napadało tego śniegu. One i tak sobie poradzą. Wydaje mi się, że sobie poradzą z tym śniegiem, który się tutaj nazbierał. Ja go wygrzeję kciukiem. O, trochę jedzenia. No i fajnie, niech se jedzą. Dzisiaj, jutro, pojutrze, za tydzień, chyba że zniknie, to dosypiemy. Fajnie, w ogóle fajnie przemyślane. O! Oho! Dzień dobry! Dobry! I co? Dobry. I co tam? Pokaż tacie, jakiego pierniczka zrobiłaś. Joho! Ale byczek! Piękny! Dobra! Tato, dawaj do domu! Zamykać okno! Zamykać okno! Zamykać okno, bo zimno. Fajnie, naprawdę zimowo. Jak będą jakieś wstaweczki, to będę wam rzucał. No zaraz. Dobry. Chodźcie tu do mnie, jedna i druga. Witamy. Witamy psy. A, bo to jeszcze wiatrołap miałem wam pokazać. Przyczepiłem na te gwóźdki te nieszczęsne lustra. No i tego. Tak to tutaj się prezentuje. Jest fajnie. Można powiedzieć trochę amerykańsko. Może to jakiś amerykański sens się tu spełnia. W Polsce, nie wiem. Fajne. Fajne. Gdzie Chilucha? Idź do Chilusi. Idź do Chilusi, no. Na razie. Pierwsze wrażenie. Bo ja nie dekorowałem, tylko dekorowała żona. O kurde, to jest tego, pościel z homli. To nie są tanie rzeczy. No ładnie to wygląda. O, czekajcie, zanim... To najpierw. Widać mi brzuch? Aha. Kurde. No, to widzieliście trochę bebzola, to jest wspaniałe, zobaczcie, to nie ma nic wspólnego z dekoracją świąteczną. No to jest taki kominek, nie będziemy tutaj reklamować. Kominek, to jest nawilżacz powietrza, ale wygląda troszeczkę jak kominek. No i a daje tu mamy takie... jakiegoś jelenia. Tak, jest jeleń, widzę, kurde, świecący, fajnie, jest girlanda na kominek. No i teraz można oglądać seriale. Co tu się dzieje? Ale włącz nasz, wariat. Tu się przesunął. Girlanda to girlanda, ale patrzcie to! To jest przedstawiciel płci kominkowej, wspaniały, będzie nas grzał, bo on jest dodatkowo. Mieliśmy go na osiedlu, nie? Tak, na mieszkaniu. Na pewno kojarzycie z jakichś tam otwierania mystery boxów czy czegoś, kojarzycie. No i co mogę powiedzieć, żono, no będzie się tu spało na pewno bardzo fajnie, świątecznie. Podoba ci się? Tak, mamy oczywiście jeszcze tutaj... Ale no... mamy za mało amerykańskie łóżko. No i co ja z tym zrobię? Nic! A chciałem jeszcze powiedzieć, że zniknęła świeczka z tamtego miejsca, więc czuję się bezpiecznie i prawdopodobnie nic już się mi nie wydarzy. Budzik, ale szczęśliwi czasu nie liczą, więc jest tu niepotrzebny. No czekaj, no tyle. To pokażę, nie? Mamy choineczki. A, o, fajne, to fajne. W tym roku je kupiłam. Jak Jaruś z chłopaków. I zmieniliśmy te. Znaczy ja zmieniłam. No, ja tu nic nie dekorowałem, bądźmy ze sobą szczerzy. A tutaj, robina prywaty. Poznaliśmy się w 2014 roku. Na ulicy, nasze pierwsze spotkanie miało miejsce na ulicy Pionierów w Gliwicach. Bardzo dobrze to wspominam, na dworcu autobusowym. Piękne. To jest mój prezent z tych walentynek. Tak, jeden prezent właśnie dla Asi. To było na walentynki? No, a, rok temu. Ciekawie, że pamiętasz. No ty nie pamiętasz, a to było rok temu. A na te co dostałaś? Na te. A, zaskoczona.
No, no to nie rok, no dobra. No, 8-9 miesięcy prawie. No, hopsa, hopsa. Hopsa, hopsa. Hopsa, hopsa. Dobra, skakuj. Teraz wszyscy mogą hopsa, hopsa. Hopsować. Chwili brakuje. Proszę bardzo. A chwila na dole śpi. Zobaczcie. To są też siostry, koleżanki. Co nie? Czy nie? Ojej. Ojej. No dobra, dobra. Co to za wąchanie? Świąteczne? Pa. Pa. Moi drodzy, wpadajcie na kolejnego Vlogmasa do nas na kanał. Regularnie sprawdzajcie co jeden dzień, co dwa dni. Jeszcze nie wiem, kiedy się będą pojawiać. Będziemy dekorować między innymi balkon. To znaczy będę tam przyczepiał lampki takie świąteczne, zewnętrzne. Też wam to pokażę. Chyba, że w tym vlogu nie. W tym vlogu wam tego nie pokażę. Muszę zostawić coś na później. No i od nas to tyle. Mam nadzieję, że spędzicie te święta z nami, z rodziną Dąbrowskich. Będziecie bawić się dobrze. I to tyle. Trzymajcie się. Na razie. Mistrzowski świąteczny łokieć. Pół! Co? No. Zaczepna. Piżamy mi dawaj. Świąteczną moje. Tutaj za muła. Jeszcze piżamy. A ty nagrywasz, no kurde. Zaskoczyła mnie. Zaskoczyła.